Witam Państwa serdecznie. Myślę, że tabela nie kłamała, że przyjechaliśmy dzisiaj do bardzo mocnego zespołu, który tak jak i my liczył na 3 punkty. Być może dlatego dużo taktyki, dużo szachów w tym spotkaniu i dopiero końcówka meczu ten spotkanie się otworzyło i wynik jest korzystny dla nas. Myślę, że w pierwszej połowie mimo wszystko to my kontrolowaliśmy przebieg wydarzeń, byliśmy drużyną lepszą, natomiast tak jak mówię, w drugiej połowie gdzieś od 70 minuty straciliśmy kontrolę, zbyt głęboko się cofnęliśmy, oddaliśmy zbyt dużo pola Chrobremu, a no, te wyniki i ta gra w tym sezonie i także w poprzednim pokazują, że Chrobry potrafi grać w piłkę, także swoje szanse mieli. Myśmy byli bardziej skuteczni, dlatego 3 punkty jadą do Katowic. Dziękuję bardzo. Zacznę od gratulacji dla Jacka i GKS-u za kolejne zwycięstwo. Co do meczu, pierwsza połowa byliśmy wystraszeni i straciliśmy bramkę po stałym fragmencie gry. Tego się obawialiśmy. W drugiej połowie staraliśmy się, stworzyliśmy swoje sytuacje. Bardzo dobre interwencje bramkarza przez strzale Michalca. Oczywiście czerwona kartka w dziesiątkę do samego końca. Chcieliśmy odwrócić losy spotkania. Przegraliśmy mecz. Razem wygrywamy, razem przegrywamy. Całe szczęście, że we wtorek już jest mecz w Łęcznej. Patrząc na tabelę, mamy 3 punkty straty do miejsca pewnego awansu. Na pewno się nie poddamy. Będziemy w każdym meczu grać o 3 punkty. I co? Regeneracja i patrzymy, co przyniesie nam wtorek. Dziękuję.